Ale skręca! Najdroższy i niezwykle trudny do zdobycia Bugatti Chiron w końcu wpadł w moje ręce na jeździe próbnej. Trzeba było go dostarczyć na konkretne miejsce i uciec przed policją. To znaczy najpierw uciec, a potem dostarczyć w jednym kawałku. Samochód najszybszy w grze. Ta wersja, którą będę jechał podczas tego odcinka, to wersja standardowa. Możliwe, że można go jeszcze jakoś podkręcić. Ale zobaczcie, ile udało mi się osiągnąć. Bugatti Chiron. Proszę bardzo. Ja pierniczę, robimy? Ja muszę mu zrobić zdjęcie, ty Bugatti. To jest najdroższy samochód w grze. Chiron Sport. O! Nie no, tym to ja muszę trochę pojeździć. Ej, on może 4 paki ponad cisnąć. Wiecie, że w hicie się ciężko osiągało 400 km na godzinę, nie? Musimy dostarczyć furę. W stanie idealnym, za stan idealny dostaniemy 7,5 tysiąca dolców. Ale to nie musimy się tym przejmować, byle zgubić. O ty kurde, dobra. Wysuwa się spoiler? Wysuwa się spoiler! Bo ostatnio dostarczałem McLarena P1 i tam był jakiś niestandardowy spoiler. I myśleliśmy, że tutaj w tym NFS-ie nie będzie wysuwanych spoilerów. Ale są! Dobra, ciśniemy. 400 na godzinę musi wpaść tutaj. O kurde, ej, zajebiście skręca ten Bugatti. Jest chyba najlepiej skrętny Bugatti w jakiejkolwiek grze wyścigowej grałem. W każdej grze wyścigowej jak gram jakimś Bugatti, to on skręca strasznie. Dobra, pościg już, słuchajcie, zgubiony, nie? Nie musiałem się tutaj nawet spocić przy tym. Ale nie, ja tego auta szybko nie oddam. Bo wiecie co, jest tak. Tutaj nie musimy dostarczać tego na czas. Byleby, wiesz, fura dojechała w jednym kawałku. Dlatego ja proponuję wjechać sobie na autostradę teraz gdzieś tutaj. Tylko, a zresztą nawet jak mnie policja zacznie gonić, to przecież i tak mnie nie złapią. Come on, mam Bugatti, nie? Jedziemy na autostradę i robimy Fauma Axa. O, mogłem po prostu zwykłym wjazdem wjechać, więc już ciu, dobra, jestem. Robiliśmy z siebie idiot! Let's go! Dobra, 4 paki muszą wlecieć. Ale skręca, ty. 350, 60. Dobra, ja patrzę na drogę, wypatrzcie na licznik. 70, 80, 90, 5. 400 dawaj. Kurde, gdzie te 400? Ale skręca! To jest niemożliwe. 400. Ledwo wyrobiłem się. Ej, bardzo łatwo się prowadzą samochody przy tak dużych prędkościach. W poprzednim NFS-ie pamiętacie, jakie to było ciężkie, nie? A tu jest dużo lepiej. Oczywiście, jak wiesz, w coś uderzysz, to od razu masz tu taką wielką kraksę. Ale czad. Wow! Właśnie o tym mówiłem, nie? 395 km na godzinę było, no ale to nie 400. Musi być 400, jak? Uwaga, mamy zgłoszenie o podejrzanym pojeździe na South Left Drive. Dawaj Bugatti, damy radę. 4 paki muszą wbić. Jedziemy teraz na autostradzie dookoła miasta. Ona jest bardzo szybka, jak widzicie zresztą. Kurde, myślałem, że go wyminę. Tak, mam kupione bramki, no. Dobra, byleby nie rozwalić tej fury, ale spoko, mam jeszcze powtórkę jedną, także będziemy mogli się jeszcze raz przejechać, jak coś. Tylko się uśmierzamy! Jak tu jechać, ty? Ej, naprawdę dobrze się prowadzą te auta przy tej prędkości. To aż dziwne, nie? Na przykład w Paybacku czy w hicie ciężko było opanować auta, jak się tak szybko jechało, ale tutaj? Zajebioza. Naprawdę, normalnie możesz sobie ruch uliczny wymijać bez problemów. A tam samochody były jakieś takie przyklejone czy coś, nie? Tak jakby nie mogły nagle skręcać.
Ja pierniczę, ale się zapierdala ty. Ty, no to jest czad. Tak, za ucieczkę mam 1000, bo tu jest czwarty poziom. Ty, to w sumie mogę się z nimi chwilę pobawić, bo za 20... jak 20 razy im ucieknę, to dostanę chyba z 25 tysięcy, jest takie osiągnięcie. Za tym Bugattim to będzie bardzo proste. Tak, zróbmy, ale bardziej mi zależy na prędkości maksymalnej, żebyśmy osiągnęli te ponad 400. Dawaj, dawaj, tu jest ta prosta. 370, tu mamy tunel. O kurde. 80, 90, dawaj, dawaj, mały. Dawaj, 90, no nie chcę jakby więcej, nie? Nie mam nitra. 90, nawet na chwilę 96 nie zrobił. O, ale popierlicza. Tak, tu jest chyba taka najdłuższa prosta do testowania VMAX-a. Ło! Wyleciałem! Ej, Bugatti będzie można robić chyba jakieś hardkorowe skoki. Ale czad! Dobra, dostarczmy tę furę. Ja muszę mu jeszcze fotę zrobić. Zawrócić i spróbować z górki. To już zostawię wam, będziecie musieli spróbować osiągnąć. Wyzwanie dla was, osiągnąć w Need for Speedzie 400 km na godzinę. W hicie można było zrobić to Regerą. Bugatti w hicie nie było. Bugatti to jest nowość chyba, nie? W tej części. O kurde, prawie się znowu rozwaliłem. Będziemy musieli naprawić gdzieś samochód. Zrobimy mu jakąś kozacką fotkę. To jest najdroższe auto w grze. Ja się nie dziwię, bo naprawdę prowadzi się ją super. Prawdę mówiąc, chciałbym jeszcze porobić te ucieczki, żeby sobie wyzwanie nabić. Zaraz, kurde, nie będzie czym. Szkoda, ej, szkoda, że tych rzeczy nie można powtarzać, wiesz, żeby można było sobie jeszcze raz na przykład tym Bugattim pojeździć, nie? On jest szybki, kurde. I teraz mam wrócić do mojego Mitsubishi? No tak, niezbyt, nie? Okej, tryb zdjęć. Oh yeah. Jest Bugatti. Trzeba mu jakoś kozackie zdjęcie zrobić. Kurde, to była fajna przejażdżka tym Bugatti. Szkoda, że muszę oddać tą furę. No trudno, no jest jak jest, dobra. Tylko żeby się tu o nic nie porysować, bo dostaniemy za to pełny hajsik. Dobra, 7500, bardzo ładnie, Bugatti przejechane, ale nie udało się 400 osiągnąć. To zadanie zostawiam wam, zobaczymy czy wam się uda.